psalmie 63, wierszu 2 znajdujemy zapisane słowa. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja. Zaś w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 37 wierszu, tak jest zapisane. Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W piątek 28 sierpnia witam Was z parafii ewangelickiej w Mrągowie. Kiedy nagrywamy to krótkie rozważanie, od czasu do czasu pada deszcz, który zwilża pragnącą wody roślinność. To właśnie pragnienie jest słowem, które łączy dwa przeczytane przed chwilą wiersze biblijne. Pragnienie bardzo mocno wiąże się z naszymi potrzebami, których zaspokojenie wiąże się z kolei z naszym szczęściem lub szczęściem bliskich nam osób. Psalmista pisze, Ciebie, Boże, pragnie dusza moja. Możemy postawić sobie pytanie, czy dusza może posiadać potrzeby natury materialnej? Wydaje się, że nie. Człowiek odczuwa z kolei zarówno potrzeby, które można zaspokajać w sposób materialny, jak i w sposób niematerialny, gdyż jest osobą, istotą psychosomatyczną, a więc składającą się nie tylko z materii, z ciała, ale i z części duchowej, duszy. A skoro to Bóg tchnął w nas dech życia, tchnął ducha, naturalna wydaje się potrzeba zbliżania do Boga, odczuwania Jego bliskości. Czasami poszukujemy jednak substytutu Boga, aby łatwiej, aby szybciej zaspokoić owe pragnienia. Ale ciągle jednak w człowieku pozostaje wówczas niedostatek. Dlatego Jezus zaprasza. Jeżeli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To Zbawiciel. Jedynie On, Solus Christus, zaspokaja pragnienie bycia blisko Boga, bo w Nim człowiek może odnajdywać odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem, zbawienie i wieczne życie. Dlatego też Jezus mówi do Samarytanki słowa, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Myśląc o pragnieniu, nie zapominajmy o ludności Afryki, o miejscach, gdzie brakuje wody, nie tylko do podlewania roślin, ale przede wszystkim wody pitnej, którą każdy człowiek może zaspokoić swoje pragnienie. Chciejmy też, ciesząc się wolnością i dobrobytem, dostrzegać zmniejszające się zasoby wody pitnej i prośmy Boga o to, abyśmy nigdy nie znaleźli się w sytuacji braku wody zdatnej do picia. Jako chrześcijanie, w tym celu nie wzywajmy tylko wyłącznie do modlitwy, ale weźmy odpowiedzialność i szukajmy rozwiązań, które pozwolą ludziom na całym świecie zaspokajać pragnienie zarówno to cielesne, ale też i duchowe. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.